Kali to jest z kolei zespół, który powstał normalnie na zamówienie. Zamawiał Dom Kultury, Śródmiejski Dom Kultury w Warszawie. Zaprosił mnie na festiwal, festiwal Art Park właśnie w Śródmieściu w Warszawie. Był 2010 rok chyba. I grałem tam solowy koncert i w następnej edycji rok później zaprosił mnie z jakimś większym zespołem. Więc zaproponowałem kilka propozycji, między innymi ten sextet właśnie profesjonalny. I oni tam chcieli, żeby to było konkretnym czymś. Ja pamiętam, że oni chcieli, żeby to się jakoś nazywało, żeby to była jakaś konkretna propozycja, a nie po prostu tam kompozycję Marcina Maseckiego, tak jak myślałem na początku, tak idealistycznie, no po prostu będę ja. Ale więc oni chcieli konkretną, więc pomyślałem, no dobra, no to zróbmy konkretny projekt o konkretnym charakterze, czyli nawiązanie do tradycyjnego jazzu, który też był takim, którego też się nasłuchałem w życiu dużo i wyrosłem w ogóle na tej muzyce i potem od niej odszedłem i nie zajmowałem się nią. Więc to jest właśnie to, to jest duch tego projektu. To są moje kompozycje napisane, one są, używają języka takiego jazzu z lat 30., 40., 50. W takim krzywym zwierciadle współczesnym. Nie śpieszmy się. Jak zacznę grać tą fraskę, to wślizgnijcie się w nią, tak żeby stopniowo, żeby słuchacz zaczął słyszeć coś poza pianinem. To jest powszechnie znany fakt chyba, że atutem takich dzieciaków jest to, że nie są profesjonalistami, czyli mają zupełnie inny rodzaj energii i pasji i cieszą się w ogóle z bardzo prostych rozwiązań różnych, są bardzo zaangażowane dzieci. No i mają jakieś takie, mają jakąś taką, nie wiem, nieskażoną, takie nieskażone coś.